Iniekcje botoksu zaczynam od, zwykle od tego, że zaznaczam sobie, w którym miejscu przyczepiają się mięśnie marszczące brwi. Proszę zmarszczyć brwi. Widać, że ich przyczep zaczyna się mniej więcej w tym miejscu. Z drugiej strony mamy tą okolicę. I później to, co trzeba zrobić, to oczywiście zdezynfekować skórę przed podaniem. Przez każdą iniekcję musimy to zrobić. Troszkę sobie tutaj, może zmyjemy ten rysunek, ale odrobineczkę. Dobrze. OK. No i szykujemy się do podania. Będzie Pani odczuwała cztery, bo tutaj będą cztery iniekcje, cztery takie niewielkie ukłucia i troszeczkę uczucie rozpierania po podaniu tego preparatu. Bardzo bolało? Do wytrzymania. Teraz następne ukłucie. Już pójdzie troszeczkę łatwiej. Okay. No i druga strona. Podobnie. Mniej więcej w to miejsce. Hops. OK. To, co musimy zrobić, to jeszcze raz zdezynfekować skórę teraz. Efekt działania będzie Pani widziała, zacznie Pani widzieć po tygodniu. To już widać, że w miejscu podania się pojawia takie leciutkie. Teraz zmarzymy to, co tutaj zrobiłem. Tą kropkę. Efekt działania się pojawi po tygodniu. W pełnym takim, po dwóch tygodniach, po trzech powinna być widoczny pełny skutek. I to już widać, że troszeczkę jest zaczerwienienie w miejscu podania tego botoksu. To jest normalne, utrzymuje się około 24 godzin. Nie można stosować żadnych makijaży, kremów ani niczego w miejsca ukłuć. Prosimy, żeby się nie schylać i w miarę możliwości również nie nagrzewać tej okolicy, bo z kolei może się ten preparat szybciej rozłożyć i zanim zacznie działać.